Czy istnieje naturalny suplement, który wspiera zdrowie serca, mózgu i odporność jednocześnie? Spirulina to niepozorna sinica o niezwykłym działaniu. Zdobyła tytuł superżywności właśnie dzięki swoim zdrowotnym właściwościom. Choć technicznie jest bakterią, jej niebiesko-zielony kolor i skład odżywczy robią wrażenie na naukowcach i dietetykach. Od czasów Azteków po współczesne laboratoria spirulina jest uznawana za jeden z najpotężniejszych, naturalnych sposobów na wspieranie zdrowia. Dlaczego spirulina jest tak cenna? Spirulina to wyjątkowy suplement diety ze względu na swoją wysoką zawartość składników odżywczych w niewielkiej objętości. Oto kluczowe powody, dla których spirulina cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Spirulina zawiera aż 60 do 70% białka w suchej masie, co czyni ją jednym z najbogatszych roślinnych źródeł białka. Zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy, a jej biodostępność jest bardzo wysoka, dzięki czemu jest doskonałym uzupełnieniem diety wegetariańskiej i wegańskiej. Spirulina to bogate źródło składników odżywczych, w tym witamin z grupy B, takich jak B1 i B2, a także beta-karotenu oraz witaminy E. Zawiera również cenne składniki mineralne, takie jak żelazo, magnez, wapń, cynk i potas. Warto jednak zauważyć, że choć spirulina zawiera związek podobny do witaminy B12, nie jest to forma aktywna biologicznie, dlatego nie można jej uznawać za skuteczne źródło tej witaminy. Jednym z najbardziej interesujących związków w spirulinie jest fikocyjanina, która nadaje jej charakterystyczny, niebiesko-zielony kolor. Jest to silny przeciwutleniacz o udokumentowanym działaniu przeciwzapalnym i ochronnym na komórki organizmu. W porównaniu z tradycyjną hodowlą zwierząt, spirulina wymaga znacznie mniej wody, ziemi i energii do produkcji, co czyni ją bardziej przyjazną środowisku alternatywą żywnościową. Korzyści zdrowotne spiruliny. Spirulina wykazuje korzystny wpływ na profil lipidowy krwi, obniżając poziom złego cholesterolu i trójglicerydów, jednocześnie zwiększając poziom dobrego cholesterolu. Regularne spożycie spiruliny wspomaga nie tylko regulację metabolizmu lipidów, ale także może skutkować redukcją masy ciała, szczególnie u osób zmagających się z nadwagą lub otyłością. Badania przeprowadzone na grupie 75 otyłych kobiet wykazały, że 8-miesięczna suplementacja spiruliną znacząco poprawiła profil lipidowy, zredukowała wskaźnik masy ciała i poprawiła funkcję tarczycy poprzez obniżenie poziomu hormonu TSH. Ponadto spirulina może pomóc w zapobieganiu zespołowi metabolicznemu, wpływając pozytywnie na parametry metaboliczne, takie jak poziom glukozy we krwi. Spirulina wzmacnia odpowiedź immunologiczną organizmu, stymulując produkcję przeciwciał, limfocytów T oraz komórek NK. Efekt ten wynika z obecności bioaktywnych związków, takich jak fikocyjanina, polifenole oraz specyficzne polisacharydy, które wspierają rozwój kluczowych komórek układu odpornościowego i modulują działanie cytokin, zmniejszając stany zapalne. Dzięki temu spirulina może wspierać ochronę organizmu przed infekcjami bakteryjnymi, wirusowymi i grzybiczymi, a także przyspieszać regenerację tkanek po chorobach. Spirulina wykazuje silne działanie przeciwutleniające dzięki obecności fikocyjaniny, beta-karotenu, witaminy E oraz związków fenolowych i flawonoidów. Substancje te neutralizują wolne rodniki, które mogą uszkadzać lipidy, białka i DNA, przyspieszając starzenie komórek i rozwój chorób przewlekłych, takich jak nowotwory czy choroby serca. Regularne stosowanie spiruliny bogatej w antyoksydanty, takie jak fikocyjanina oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe, wykazuje właściwości neuroprotekcyjne. Badania sugerują, że spirulina może poprawiać pamięć i koncentrację, wspierać zdolności uczenia się oraz przeciwdziałać degeneracji neuronów poprzez modulowanie aktywności mikrogleju, która odgrywa kluczową rolę w patogenezie chorób takich jak Alzheimer czy Parkinson. Przykładowo u osób starszych wykazano, że suplementacja spiruliną zmniejsza akumulację beta-amyloidu w mózgu oraz chroni przed utratą neuronów dopaminergicznych w chorobie Parkinsona. Spirulina wykazuje zdolność wiązania metali ciężkich, takich jak arsen czy rtęć, co sprawia, że jest niezwykle skuteczna w oczyszczaniu organizmu z toksyn.
Proces ten jest szczególnie istotny w kontekście ochrony zdrowia osób narażonych na działanie zanieczyszczeń środowiskowych, w tym skażonej wody pitnej. Spirulina potrafi wiązać toksyny dzięki specjalnym właściwościom swojej powierzchni, które pozwalają jej przyciągać i zatrzymywać metale ciężkie. Dzięki temu może skutecznie oczyszczać organizm i środowisko z tych szkodliwych substancji. Spirulina znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach, oferując innowacyjne rozwiązania dla wielu współczesnych wyzwań. Dzięki licznym korzyściom zdrowotnym spirulina jest dodawana do napojów energetycznych, batonów proteinowych czy deserów, ale również wykorzystywana jako naturalny barwnik spożywczy, głównie dzięki zawartości fikocyjaniny, nadającej jej intensywny, niebiesko-zielony kolor. Spirulina jest szeroko stosowana w kremach, maseczkach do twarzy i szamponach ze względu na wysoką zawartość bioaktywnych związków, takich jak witaminy i składniki mineralne. Jej działanie antyoksydacyjne i odżywcze przyczynia się do poprawy kondycji skóry, przeciwdziałając starzeniu oraz wspomagając regenerację komórek. Spirulina stosowana jako suplement diety odgrywa istotną rolę we wspieraniu ogólnego zdrowia. Spirulina znajduje zastosowanie jako wysokowartościowa pasza dla ryb, drobiu i innych zwierząt hodowlanych, co przyczynia się do poprawy ich wzrostu i odporności. Spirulina potrafi usuwać azot i fosfor z wody zanieczyszczonej odpadami, dzięki czemu pomaga w ochronie środowiska i wspiera recykling zasobów. Spirulina zyskuje również znaczenie w produkcji biopaliw, takich jak biodiesel, bioetanol czy biogaz. Jej zdolność do szybkiego wzrostu i przystosowania do różnych warunków środowiskowych sprawia, że stanowi zrównoważoną alternatywę dla tradycyjnych surowców energetycznych. Praktyczne porady dotyczące stosowania spiruliny. Spirulina może zawierać zanieczyszczenia takie jak toksyny czy metale ciężkie. Dlatego warto wybierać produkty od sprawdzonych producentów, które posiadają certyfikaty jakości, np. GMP. Dobrze jest również upewnić się, że producent udostępnia wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających czystość produktu. Wybór renomowanych marek gwarantuje bezpieczeństwo i wysoką jakość suplementu. Zaleca się rozpoczęcie suplementacji od niewielkiej dawki, np. 1 g dziennie, stopniowo zwiększając ilość do maksymalnie 6 g dziennie. Ważne jest, aby obserwować reakcję organizmu i nie przekraczać zalecanych dawek, aby uniknąć ewentualnych skutków ubocznych, takich jak dolegliwości żołądkowe. Spirulina dostępna jest w 3 wygodnych formach. Proszek posiada charakterystyczny morski smak, który nie każdemu odpowiada. Aby go złagodzić, warto dodawać spirulinę do koktajli, jogurtów czy soków, łącząc ją z owocami cytrusowymi, ananasem lub imbirem. Tabletki i kapsułki. Idealne w podróży, łatwe do dawkowania i wygodne w użyciu, co zmniejsza ryzyko przyjęcia zbyt dużej ilości. Najlepiej stosować spirulinę rano lub w pierwszej połowie dnia, aby wykorzystać jej energetyzujące i wspierające koncentrację działanie. Może to pozytywnie wpłynąć na produktywność w pracy lub efektywność treningu. Unikaj przyjmowania spiruliny wieczorem, jeśli jesteś wrażliwy na jej działanie stymulujące, ponieważ może utrudniać zasypianie. Chociaż spirulina jest bezpieczna dla większości osób, istnieją pewne sytuacje, w których należy zachować ostrożność. Spirulina może stymulować układ odpornościowy, co może być niewskazane w przypadku chorób autoimmunologicznych. Kobiety w ciąży i karmiące powinny skonsultować stosowanie spiruliny z lekarzem. Spirulina może wpływać na działanie leków immunosupresyjnych lub przeciwzakrzepowych, dlatego przed jej zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem. Naukowcy kontynuują badania nad spiruliną, aby w pełni zrozumieć jej potencjał w leczeniu i zapobieganiu chorobom. Szczególną uwagę zwraca się na jej zastosowanie w dietach osób starszych, sportowców oraz w walce z niedożywieniem w krajach rozwijających się. Dalsze badania mogą otworzyć nowe możliwości jej wykorzystania w medycynie oraz w produkcji żywności. Jeśli masz jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. A jeśli ciekawi Cię, co się stanie, gdy na 14 dni odstawisz cukier, zapraszam do obejrzenia mojego wcześniejszego filmu. Kliknij miniaturę na ekranie i rozpocznij swoją przemianę już dziś.
Dziękuję za oglądanie. Subskrybuj mój kanał i sprawdź inne filmy o zdrowym odżywianiu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.